Dzisiaj chciałbym przedstawić temat zatytułowany Qumran. Dlaczego odkrycie stulecia? Tego największego odkrycia w dziejach archeologii biblijnej dokonał paradoksalnie człowiek niewykształcony, pastuszek z plemienia Tamire, i który nazywał się Muhammad Dib, który zrewidował, a można powiedzieć, pracę wielu pokoleń uczonych, którzy zakładali, że biblijny tekst uległ znaczącym zmianom od starożytności, kiedy powstał, do późniejszych czasów, kiedy znalazł się w takiej formie, w jakiej mamy go w Bibliach, a w związku z tym uczeni ci zakładali, że tekst biblijny, jaki dotarł do naszych czasów, jest mało wiarygodny. Ten pastuszek, Muhammad, był nazywany Dib, a to w języku arabskim znaczy wilk. Dlatego, że mimo swojego młodego wieku uporał się z niejednym wilkiem, który nastawał tam w tych pustynnych terenach na jego stado. I pewnego razu w poszukiwaniu zagubionego koźlątka ten pasterz, działo się to w okolicach Morza Martwego, znalazł się w pobliżu pewnej jaskini. Zaintrygowała go, ale obawiał się wejść do środka. I wziął kamień i wrzucił do środka tej jaskini kamyk. I ten kamyk stuknął o gliniane naczynie. W związku z tym z ciekawości zajrzał do środka tej jaskini i zobaczył w niej dzbany. Ale wtedy przestraszył się, bo pomyślał, że może w którymś z tych dzbanów jest zaklęty dżin. A był sam. Uciekł. Ale ponieważ nasłuchał się przy ognisku opowieści o skarbach w ukrytych jaskiniach, to myśl o tych glinianych dzbanach w tej grocie nie dawała mu spać przez całą noc. I następnego dnia zwerbował kuzyna swojego, też Muhammada, i obaj podeszli pod tą jaskinię. Dib z duszą na ramieniu, a jednocześnie ze świeczką w ręce, zszedł do tej jaskini, która okazało się miała 2,5 metra szerokości, 8 metrów długości, 3 metry wysokości, i przy jej ścianach stało 47 takich właśnie glinianych pojemników. Pomodlił się i rozbił pierwszy. Roztoczył się nieprzyjemny odór po tej grocie, ale nie był to dżin. W środku znalazł skrawki starej skóry. Także chłopcy byli rozczarowani tym odkryciem, no bo spodziewali się skarbu, a tutaj kilka kawałków starej skóry, ale pomyśleli sobie, może szewc Kando kupi tą skórę od nich na sandały, na rzemyki do sandałów. Także wzięli tą skórę, te kawałki skóry, i zanieśli do szewca. A wszystko to działo się w roku 1947 nad Morzem Martwym. Morze Martwe to jest jedno z najniżej położonych miejsc na świecie, bo znajduje się 422 metry poniżej poziomu morza. Jest to akwen bardzo zasolony. Tam jest woda, ma 33% zasolenia, czyli 9 razy więcej soli jest w tym morzu niż w oceanach. I w związku z tym tam nie sposób zatonąć. Można się położyć na tej wodzie, tak jak tu mnie widzicie na zdjęciu, i można sobie czytać książkę, i człowiek nie tonie w tej wodzie.
ale nie jest ona zbyt przyjemna. Jest ciepła, ale jest bardzo zasolona, więc trzeba się wykąpać po wyjściu z tej wody. Te gliniane pojemniki z jaskini numer 1, bo tak nazwano później tą grotę, gdzie znalazł te kawałki skóry pasterz, zawierały 7 zapisanych zwojów pergaminu. I początkowo świat akademicki uznał te zwoje, te rękopisy za fałszerstwo, ponieważ nikt z uczonych nie chciał uwierzyć, że mogą to być starożytne rękopisy, które na takim materiale jak pergamin zachowały się w Palestynie, w tamtym klimacie. Szef Skando, do którego udali się ci chłopcy, no tu już widzimy ich w wieku, powiedzmy, męskim. A tutaj widzimy również tego szewca. On dorabiał jako antykwariusz i pomyślał, że to prawdopodobnie jest syryjskie pismo i dlatego pokazał te rękopisy od tych chłopców arcybiskupowi kościoła syryjskiego, który nazywał się Mar Atanazy Samuel. I on rozpoznał ten właśnie metropolita, arcybiskup, rozpoznał, że to jest pismo hebrajskie. I prawdopodobnie, gdyby nie on, to ten szewc być może by przerobił te bezcenne rękopisy na rzemyki do sandałów. I ten metropolita zaprosił Kando do swojego klasztoru, żeby przyniósł wszystkie te rękopisy. I Kando udał się tam z wujem tego chłopca, Muhammada, ale ten wuj się wdał w awanturę z mnichem, który wpuszczał do klasztoru i przez to ten mnich ich nie wpuścił do środka. Także poszli z powrotem. Dopiero wieczorem przy kolacji dowiedział się Atanazy Samuel, że tam byli ci ludzie z tymi rękopisami, które on chciał koniecznie zobaczyć i kupić, ale odeszli, bo się pokłócili z odźwiernym. Posłał do tego Kando jeszcze raz, ale już się nie udało udobruchać tego wuja, bo ten poszedł do innego antykwariusza, do innego miasta i tam z nim się wdawał w targi, więc ten metropolita mógł kupić jedynie 4 z tych 7 zwojów. I dał temu antykwariuszowi $200. Później mu zarzucali, że strasznie mało, ale on się tłumaczył, że to były całe jego oszczędności. Także wydał całe życiowe oszczędności, żeby kupić te 4 zwoje. Pokazał je kilku ekspertom, ale ci dalej nie dawali wiary, że w Palestynie mogły się zachować jakieś starożytne manuskrypty i uważali, że to musi być fałszerstwo. A ten wuj Muhammada z kolei zaniósł pozostałe 3 zwoje do innego handlarza w Betlejem, który nazywał się Fejdi Salahi. A ten handlarz, żeby nie kupować kota w worku, skontaktował się z profesorem Sukiennikiem, który był ekspertem w dziedzinie hebrajskiej paleografii, a więc znał się bardzo dobrze na piśmie hebrajskim. Ten człowiek, Eliezer Lipa Sukiennik, urodził się w Polsce, ale był wykładowcą na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Były to bardzo niespokojne czasy, te lata 40., ich koniec, bo w tym czasie Brytyjczycy podzielili Jerozolimę na 3 dzielnice. Jedna była arabska, druga armeńska, trzecia żydowska i nie pozwalali przemieszczać się mieszkańcom tych dzielnic, żeby nie doszło do jakichś zamieszek, do jakiejś wojny, bo wszyscy czekali na decyzję ONZ w sprawie podziału Palestyny po odejściu Brytyjczyków. I zanosiło się na zamieszki. Także podróż Żyda do Betlejem, które jest muzułmańskim miastem palestyńskim, było rzeczą niebezpieczną. I dlatego też jego syn, który nazywał się Igel Yadin, który był jednocześnie dowódcą żydowskiej organizacji podziemnej Hagada, on stanowczo odradzał swojemu ojcu podróż do Betlejem,
A sukiennik chciał koniecznie zobaczyć te trzy zwoje, o którym mu powiedział ten antykwariusz i poprosił go, żeby je ocenił. Także zaryzykował i wybrał się 29 listopada 1947 roku do Betlejem. Był oczywiście jedynym Żydem w całym tym autobusie, także atmosfera była gorąca, ale obeszło się bez żadnego konfliktu i ten antykwariusz pozwolił mu zabrać te trzy manuskrypty do domu i je przeanalizować, obejrzeć je. Sukiennik nie położył się tej nocy spać. Przez całą noc studiował te rękopisy i rozpoznał, że one muszą być starożytne. Wiecie po czym? On studiował pismo hebrajskie i znał dobrze styl pisma, który był na nagrobkach żydowskich z czasów Jezusa, a więc pismo, które miało 2000 lat. I rozpoznał, że to jest to samo pismo na tych rękopisach. I po tym doszedł do przekonania, że te rękopisy są starożytne, pochodzą z czasów Jezusa, a może i jeszcze są starsze. I w związku z tym zebrał od znajomych całą gotówkę, jaką tylko mógł pożyczyć. To było ponad 2000 dolarów i zakupił te trzy rękopisy na rzecz Uniwersytetu w Jerozolimie. I ciekawa rzecz stała się, bo jak wiecie, te rękopisy zostały ukryte około 70 roku naszej ery, przed Rzymianami, bo to był ten czas wojny Judei z Rzymem, kiedy to Judea utraciła swoją niepodległość i w dniu, w którym Izrael odzyskał swoją państwową niepodległość. Dokładnie 29 listopada 1947 roku, w tym samym dniu, te ukryte przed Rzymianami rękopisy trafiły do Izraela. Z kolei Mar Atanazy Samuel nie życzył sobie, żeby te rękopisy trafiły do Izraela. On sympatyzował z Palestyńczykami. I w związku z tym zabrał je po kryjomu i wyjechał z nimi do Stanów Zjednoczonych. I tam pokazywał je na kilku wystawach, cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale nie mógł znaleźć dla nich kupca. Po części dlatego, że wciąż sceptycy powątpiewali, czy one są autentyczne. Czy tak dawne rękopisy ksiąg biblijnych mogły się zachować. I w końcu zdesperowany dał chyba najciekawsze ogłoszenie, jakie się kiedykolwiek ukazało wśród ogłoszeń drobnych w czasopismach. A mianowicie w piśmie New York Times, Wall Street Journal, przepraszam, zamieścił właśnie takie ogłoszenie, jakie tutaj widzicie. Tak się zdarzyło przypadkiem, że w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie był Yigal Yadin, syn profesora Sukiennika, który był archeologiem. I on od razu się zorientował, o jakie cztery manuskrypty chodzi. Wiedział, że jego ojciec kupił trzy i wiedział, że jeszcze były cztery z tej jaskini pierwszej. Ale też przeczuwał, że Mar Atanazy Samuel Izraelowi tych manuskryptów nie sprzeda. A w związku z tym zadzwonił do swojego kolegi, do uczonego, który nazywał się Harry Orliński, był wykładowcą i poprosił go, żeby on kupił te rękopisy, podając się jako pan Green. Jako Mr. Green wystąpił właśnie ten Orliński i za 250 tysięcy dolarów w gotówce spotkali się w hotelu, kupił te cztery rękopisy i dopiero później Mar Atanazy Samuel się dowiedział, że faktycznie kupcem tych rękopisów było państwo Izrael. I wysłane zostały
te cztery rękopisy czterema osobnymi samolotami do Izraela. Gdyby się któremuś zdarzył wypadek, to zginąłby tylko jeden manuskrypt. Zobaczcie, jak wiele przezorności już w tamtych latach okazali Żydzi, można by powiedzieć, w przeciwieństwie do rządu Lecha Kaczyńskiego, który poleciał jednym samolotem. I w Jerozolimie zbudowano dla tych manuskryptów, których już teraz było 7, a więc po tylu latach te manuskrypty z jaskini pierwszej spotkały się znów razem, prawda? I zbudowano dla nich specjalne muzeum, księgi. Jeśli będziecie w Jerozolimie, koniecznie musicie je zwiedzić. Z zewnątrz ono przypomina te gliniane dzbany, prawda? A to jest właśnie ta kopuła, która wygląda jak ten gliniany dzban. I w środku ono też jest okrągłe i tam jest taka piękna wystawa, gdzie możecie je zobaczyć w kontrolowanej temperaturze. Nie wszystkie naraz. Tak, ze względu na to, że światło szkodzi tym cennym rękopisom, to tylko przez kilka miesięcy w roku można zobaczyć dany manuskrypt, po czym wędruje on w ciemne miejsce, a pokazuje następne w tym czasie. Więc nigdy nie można zobaczyć naraz wszystkich. A w dodatku w tym muzeum, w jego wnętrzu jest sejf, który ma ściany o grubości 0,5 metra zrobione ze stali. I kiedy latały te skady tego szaleńca Husseina, no to wówczas Żydzi ukryli te wszystkie manuskrypty w tym sejfie i nawet bomba nie byłaby w stanie zagrozić. Zwoje z Qumran, jak już wspomniałem, ukryto przed armią rzymską zapewne i Żydzi, którzy to zrobili, prawdopodobnie byli to Esenczycy, mieli nadzieję, że wkrótce przyjdzie Mesjasz i pokona tych Rzymian i wyswobodzi Izrael i uczyni Izrael wielką potęgą. Także jakiego Mesjasza oczekiwali Żydzi w czasach Jezusa? Oczekiwali wielkiego wodza, wielkiego króla. I to była przyczyna, ta zniekształcona teologia mesjańska była przyczyną, dla której wielu Żydów odrzuciło Jezusa, bo on nie pasował do tej wizji, jaką sobie wymyślono, wielkiego króla i wielkiego wodza, przeaczając, że Mesjasz miał najpierw przyjść, żeby cierpieć i umrzeć, aby zbawić ludzkość z grzechów, prawda? Zanim przyjdzie jako król królów i pan panów. I dlatego większość Żydów nie rozpoznała w Jezusie Chrystusa. Te proroctwa, jak to, które widzicie tutaj z Księgi Izajasza 53 rozdziału, były, można powiedzieć, zapomniane. No a Rzymianie pozostawali w Judei przez kilka wieków i dlatego też te rękopisy z Nadmorza Martwego przetrwały w ukryciu aż do naszych czasów. W sumie odkryto rękopisy w 11 grotach nad Morzem Martwym i znaleziono w tych 11 grotach razem najwięcej fragmentów w grocie czwartej, około 900 rękopisów, z czego 233 manuskrypty to były fragmenty lub całe księgi Starego Testamentu. Wszystkie księgi Pisma Świętego są reprezentowane wśród zwojów z Qumran, z wyjątkiem księgi Estery. I duży wkład w odczytanie, a jeszcze większy w poskładanie tych rękopisów mieli Polacy, zwłaszcza Józef Milik. Na czym polega wielkość tego odkrycia w Qumran?
Dlaczego jest ono nazywane odkryciem stulecia? Otóż kopie, które są tak bliskie oryginałom, jak kopie ksiąg starotestamentowych, które odkryto w Qumran, są bez precedensu w całej starożytnej literaturze. Nie mamy drugiego takiego przykładu praktycznie wśród dzieł ze starożytności, gdzie znaleźlibyśmy kopie, które byłyby tak bliskie oryginałom, jak kopie ksiąg biblijnych odkryte w Qumran. Bo większość dawnych ksiąg przetrwała do nas dzięki kopiom wykonanym dopiero w średniowieczu. I podobnie było w przypadku Pisma Świętego. Do czasu tego odkrycia w Qumran Stary Testament, najstarsze kopie Starego Testamentu pochodziły gdzieś tak z X-XI wieku, a więc ze średniowiecza. Tutaj możecie zobaczyć fragment tak zwanego kodeksu leningradzkiego z 1008 roku z masoreckim tekstem Starego Testamentu. Obecnie znajduje się w Petersburgu. A w związku z tym, no nie było też, nie można też było mieć pewności, że ten Stary Testament, który mamy, który opiera się na tych średniowiecznych kopiach, czy jest on wierny wobec Starego Testamentu, jaki istniał w starożytności. I na ten tle było wiele zarzutów, wiele wątpliwości. Niektórzy sugerowali, że są pewne wtręty, czyli glosy wprowadzone przez późniejszych kopistów, żeby powiedzmy umocnić pewne doktryny chrześcijańskie czy judaistyczne, więc tego typu zarzuty istniały. Te średniowieczne kopie Starego Testamentu zawdzięczamy żydowskim gramatykom, którzy nazywali się masoretami. Masora to znaczy tradycja. Oni pieczołowicie zachowywali tradycję Słowa Bożego, tradycję Pisma Świętego. A więc zbierali najstarsze fragmenty, kopie Starego Testamentu, jakie mogli znaleźć i wypracowywali na ich podstawie, jak najwierniejszy tekst tylko mogli wypracować na podstawie tych dokumentów, do których mieli dostęp. I ci masoreci zrobili jeszcze jedną rzecz. We wczesnym średniowieczu, to powiedzmy były lata 500, 600, 700, 800, a mianowicie wyposażyli oni tekst hebrajski w znaki samogłoskowe. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale pismo hebrajskie jest to pismo spółgłoskowe. I w związku z tym to samo słowo, te same trzy litery, w zależności od tego, jakie samogłoski włożymy między nie, te same trzy litery mogą znaczyć wiele różnych rzeczy. I teraz jak wiedzieć, jak odczytać dane słowo w Starym Testamencie? Podaję tutaj taki przykład. Mamy trzy hebrajskie litery. K, L, M. Te trzy litery, bo pismo hebrajskie czyta się od prawej do lewej, mogą znaczyć melek, czyli król, a mogą znaczyć również moloch, czyli ten kananejski bożek, w zależności od tego, gdzie postawimy samogłoski. I teraz ci masoreci wyposażyli tekst w te znaki samogłoskowe. Ale żeby nie ingerować w sam tekst, te znaki wpisywali jedynie pod tekstem lub nad tekstem. I w przypadku słowa melek mamy tutaj samogłoskę e, a więc M-E-L-E-K, melek. A w przypadku słowa molek
mamy samogłoskę O. M-O-L-E-I-K. Także dzięki ich pracy wiemy, jak poprawnie należy odczytywać hebrajski tekst. Bez tych ich znaków byłoby to trudne. I najstarszą średniowieczną kopią Starego Testamentu, którą zawdzięczamy właśnie tym masoretom, jest tak zwany kodeks Aleppo z X wieku. Tutaj mamy fragment Księgi Powtórzonego Prawa, który odnaleziono przypadkiem, bo w rezultacie zamieszek wywołanych decyzją ONZ o podziale Palestyny w roku 1947 w synagodze w Aleppo wybuchł pożar i ten pożar odsłonił w tej synagodze pewne nieznane pomieszczenie. I to pomieszczenie służyło jako tak zwana geniza. Synagogi miały często takie pomieszczenie zwane genizą, w którym składowano zużyte manuskrypty. I kiedy Pismo Święte, jakie czytano i z którego kopiowano, już było tak zużyte, że się nie nadawało do niczego, to wówczas Żydzi mieli tak duży szacunek do Słowa Bożego, że nie niszczyli ani nie palili tego, tylko składali to do genizy. I raz na kilkaset lat zawartość tej genizy grzebano, czyli Słowo Boże grzebano tak jak zmarłego w ziemi. I paradoksalnie właśnie temu wielkiemu szacunkowi, jaki oni mieli wobec Słowa Bożego, no to powodem jest to, że zachowało się relatywnie niewiele dawnych kopii Pisma Świętego. Także przed odkryciem w Qumran najstarsze kopie Starego Testamentu pochodziły dopiero ze średniowiecza i były one rezultatem pracy tych masoretów. Możecie tu zobaczyć, jak pięknie wykaligrafowane są te litery. I w związku z tym sceptycy byli przekonani, że tysiące lat przepisywania, kopiowania ksiąg biblijnych oddaliło znacznie kopie od oryginałów. I sugerowali, że Pismo Święte nie mogło się dochować wiernie do naszych czasów. Także na tym polega wielkość tego odkrycia w Qumran, że ono nas bardzo zbliżyło do oryginałów. I teraz co się okazało? Czy te oczekiwania sceptyków, można powiedzieć większości uczonych, okazały się trafne? Muszę wam powiedzieć, że nie. I myślę, że wielu z tych uczonych, gdyby doczekali odkrycia z Qumran, to byliby zaszokowani tym, jak dalekie od prawdy były ich założenia, które stawiali z niczego. Nie było to przypadkiem, jak zaraz zobaczymy, że te kopie Starego Testamentu z Qumran pokazały, że te średniowieczne kopie Starego Testamentu, którymi dysponowaliśmy do tej pory, były tak wierne. Nie było to przypadkiem. Ci masoreci przestrzegali skrupulatnych zasad kopiowania tekstu. Ale mimo to oczywiście także ich kopie różniły się niewielkimi szczegółami, które nazywamy wariantami. Także bibliści oczekiwali z wielkim zainteresowaniem opublikowania tych wszystkich ksiąg biblijnych z Qumran, żeby je porównać z tymi księgami, których autorami byli masoreci. I co się okazało? Jak powiedział archeolog Randall Price, rozczarowanie spotkało tych, którzy oczekiwali, że zwoje ujawnią radykalne zmiany w tekście biblijnym, bo ich treść potwierdziła tylko wiarygodność
i rzetelność Starego Testamentu, jakim dysponujemy we współczesnych przekładach. Na przykład porównanie Księgi Izajasza, znalezionej w Qumran, w wielu egzemplarzach, z Księgą Izajasza, jaką mamy w naszych Bibliach, które są oparte na masoreckim tekście, dowiodło, że są identyczne w blisko 99%. I podobna zbieżność również dotyczy innych kopii ksiąg biblijnych znalezionych nad Morzem Martwym, choć nie wszystkich. W niektórych są większe różnice. Ale te różnice nie są takimi, które wypaczałyby sens tekstu biblijnego. O co w nich chodzi? Najczęściej te różnice polegają na różnej pisowni tego samego słowa. W języku polskim też. Gdybyście wzięli Biblię na przykład Brzeską albo Biblię Jakuba Wójka, które mają setki lat, i porównali z dzisiejszą współczesnym przekładem Pisma Świętego na język polski, to byście zobaczyli, że słowa niektóre zmieniły swoje znaczenie. Inaczej się pisze niektóre słowa. Kiedyś się pisało niektóre z U zamknięte, dzisiaj z U otwarte. Więc podobne zmiany mieszczą się w tym 1%, jeśli chodzi o Księgę Izajasza. Również są różnice, jeśli chodzi o szyk zdania. Wyrazy są w zdaniu przestawione, ale sens jest dalej taki sam. I kopie ksiąg starotestamentowych znalezione w Qumran w kilku przypadkach pomogły nam lepiej zrozumieć Stary Testament. Pomogły usunąć pewne niejasności w Biblii. Podam wam kilka fajnych przykładów. Zobaczcie. Manuskrypty Księgi Samuela znalezione w Qumran i datowane na III wiek przed naszą erą podają, że Goliat mierzył 4 łokcie i 1 pięć. Czyli według kumrańskich manuskryptów Księgi Samuela Goliat mierzył 2 metry wzrostu. Czyli był wysoki, był potężny, prawda? Zwłaszcza w tamtych czasach. Ale tekst masorecki, który mamy w naszych Bibliach, podaje, że mierzył ile? 6 łokci i 1 pięć, czyli 3 metry. I co ciekawe, Septuaginta, czyli starożytny grecki przekład Starego Testamentu, też podawał, tak jak tekst kumrański, że Goliat mierzył 2 metry. I Józef Flawiusz, starożytny historyk żydowski, też podaje, że Goliat mierzył 4 łokcie i 1 pięć, czyli 2 metry. Jedynie tekst masorecki podaje, że około 3 metrów. I z czego się wzięła ta różnica? Ewidentnie gdzieś został popełniony błąd przez kopistę. Na czym ten błąd mógł polegać? Możemy się domyślić na czym. Otóż w języku hebrajskim nie zapisuje się cyfr tak jak w naszym. Tylko za cyfry służą niektóre litery, tak jak w języku łacińskim, prawda? Wiecie, że w języku łacińskim na przykład X to jest 10, prawda? Więc w języku hebrajskim też używa się liter jako cyfr. I tam literka dalet oznacza 4, a literka waw oznacza 6. Zobaczcie, jak są podobne do siebie. Podobne, prawda? Także najprawdopodobniej, kiedy manuskrypt był zużyty i liter już nie było za dobrze widać, któryś z kopistów pomylił te dwie literki z sobą i tak w tekstach masoreckich Księgi Samuela mamy 6 łokci. A w kumrańskim tekście w Septuagincie u Flawiusza mamy 4 łokcie. A więc z tego wynikałoby, że Goliat był potężnym mężczyzną, ale w granicach ludzkich możliwości. 3 metry to byłoby
Takich wysokich ludzi nie ma, prawda? Przynajmniej obecnie. Ale 2 metry są. Więc był to ktoś potężny, ale w granicach tego, z czym mamy do czynienia dziś. Tak nawiasem mówiąc jeszcze, może wspomnę o tej procy Dawida, bo kiedy ludzie czytają tą historię, to myślą, że to jest taka bajka jakaś o chłopcu, który tam jakimś kamyczkiem zabił takiego olbrzyma uzbrojonego. Muszę wam powiedzieć, drodzy, że to nie były kamyczki i te proce to nie były takie małe proce jak dziś do strzelania, jakie chłopcy używają do strzelania w rubli, tylko te proce w starożytności były śmiertelną bronią. One miały zasięg taki jak strzała z łuku. Kamienie, których używano w tych procach, były wielkości piłki golfowej albo piłki do tenisa. Więc jeśli ktoś dostał takim kamieniem, tutaj możecie takie 2 zobaczyć, te kamienie były wielkości jajka albo wielkości granatu. Więc jeśli ktoś dostał takim kamieniem wyrzuconym z procy, no to trafiony w czoło, to nie mógł tego przeżyć. A więc ta historia o Dawidzie i Goliacie jest bardzo realistyczną historią. W tym czasie faktycznie proca była w arsenale wojowników. Była używana jako śmiertelna broń. Podam jeszcze jeden przykład, gdzie tekst Księgi Samuela z Qumran wyjaśnia nam coś, co w masoreckim tekście Starego Testamentu jest troszkę niejasne. Otóż w masoreckim tekście, w naszych Bibliach, mamy taki tekst. 1 Samuela, 11 rozdział. Nadciągnął Nachasz Amonita i obległ miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz. Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć. Odrzekł im Nachasz Amonita. Zawrę z wami przymierze, ale pod warunkiem, że każdemu z was wyłupię prawe oko. Tak okryję hańbą całego Izraela. Trochę dziwne, prawda? Bo oni chcą mu poddać swoje miasto, a on zamiast to przyjąć, no bo miasto stoi otworem, oni chcą mu służyć, on zgadza się, ale pod warunkiem, że jeszcze wyłupi każdemu z nich oko. Więc dlaczego? I trochę to jest niejasne. I teraz w kumrańskiej wersji Księgi Samuela występują 2 dodatkowe wersety, które wyjaśniają kontekst sytuacji, które zagubiły się. Zaraz powiem dlaczego. Otóż z nich wynika, że to miasto Jabesz przyjęło 7000 wrogów Nachasza. Nachasz miał wrogów, którzy przed nim uciekali i to miasto dało im schronienie, uchroniło ich przed tym królem. I tym go tak rozsierdzili. I dlatego on chciał nie tylko zdobyć to miasto, ale jeszcze każdemu za karę wyłupić oko. I Józef Flawiusz, starożytny historyk żydowski, właśnie tak tą historię przedstawia. Tak jak tekst z Qumran. To też dowodzi, że widocznie w masoreckiej wersji 2 wersety prawdopodobnie, czy jeden werset, jedno zdanie właściwie, wypadło. Jak się to mogło stać? Na skutek takiego błędu, który językoznawcy nazywają homeoteleutonem, czyli coś o podobnej końcówce. A więc były 2 wersety, które miały podobną końcówkę. Oba miały podobny wyraz na końcu. I kiedy skryba przepisywał, to spojrzał, czy już ma ten werset o takiej końcówce? Tak, ma. I szedł dalej. A były 2 takie. I jeden przez to pominął. Jeden przez to połknął. I także tak się możemy domyślać, że to zdanie wypadło z tekstu masoreckiego i tekst z Qumran nam tutaj pomaga je wyjaśnić. Kolejny przykład różnic między księgami starotestamentowymi, jakie zachowali dla nas masoreci, jakie mamy w naszych Bibliach, a
tekstem znalezionym w Qumran pochodzi z Księgi Psalmów, z 22 psalmu. W starożytnym greckim przekładzie Starego Testamentu, zwanym Septuagintą, mamy w 22 psalmie znany werset. Dlaczego znany? Bo to jest proroctwo, które odnoszą chrześcijanie do męki Pana Jezusa. Ten tekst brzmi: przebodli ręce i nogi moje. Tymczasem w masoreckich wersjach tego psalmu nie ma takich słów. Tam występuje zdanie: jak lwa są ręce i nogi moje. Nam się wydaje, że to coś zupełnie innego, ale w języku hebrajskim, jak wam pokazywałem, gdzie słowa są zapisane samymi spółgłoskami, tam jest duża możliwość interpretacji. I masoreci oddali to zdanie w taki sposób: jak lwa są ręce i nogi moje. Możemy się domyśleć, dlaczego wybrali tą opcję zamiast przebodli ręce i nogi moje. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie odnosili ten tekst do Jezusa Chrystusa. Więc żeby im nie dawać dodatkowego argumentu, prawdopodobnie z tego względu oddali te spółgłoski w taki sposób. Też dopuszczalny, ale mający inny sens. I w związku z tym, kiedy dokonano odkrycia w Qumran i było wiadomo, że tam również są księgi psalmów, to bibliści nie mogli się doczekać, żeby sprawdzić ten werset. Bo wcześniej sceptycy twierdzili, że ten werset, ze względu na to, że w manuskryptach masoreckich go nie ma w takim brzmieniu, a w Septuagincie jest, a ponieważ Septuaginta była używana przez chrześcijan, to orzekli, że chrześcijanie musieli ten tekst wprowadzić, a w oryginale go nie było. A więc odpadł chrześcijaństwu duży argument za mesjaństwem Jezusa Chrystusa. Także kiedy odkryto te księgi psalm z Qumran, to najpierw sprawdzono ten tekst. I wiecie, co się okazało? W qumrańskiej wersji jest: przebodli ręce i nogi moje. A więc chrześcijanie słusznie interpretowali i podawali ten tekst jako proroctwo zapowiadające mękę Jezusa Chrystusa. Także różnice między biblijnymi manuskryptami odkrytymi nad Morzem Martwym a średniowiecznymi kopiami masoretów, na których opierały się nasze przekłady Pisma Świętego do czasu tego odkrycia w Qumran, okazało się bez wpływu na biblijne zasady wiary. Owszem, są pewne różnice, ale to nie są różnice, które by zmieniały sens czy zmieniały jakieś zasady wiary. Mimo wielokrotnego kopiowania, mimo kopiowania, które trwało setki lat, Stary Testament ostał się praktycznie bez zmian do naszych czasów. Profesor Millard Barrows, który jako jeden z pierwszych rozpoznał, że zwoje z Qumran są autentyczne, są starożytne, nie są fałszerstwem, napisał w taki sposób o księgach z nadmorza martwego. Nie licząc pewnych różnic ortograficznych i morfologicznych, zgadza się on z tekstem masoretów w godnym podziwu stopniu. Jego ogromna ważność polega na potwierdzeniu wiarygodności tekstu masoreckiego. Ta wysoka jakość kopii, jakie zachowały się do naszych czasów, wynikała w dużej mierze z rzetelności starożytnych skrybów żydowskich, których nazywano soferim. Proszę sobie wyobrazić, że ci starożytni żydowscy soferim znali nie tylko ilość wyrazów w każdej biblijnej księdze, ale znali liczbę liter w każdej księdze,
I musieli wiedzieć, na które słowo wypada środek księgi i na którą literę wypada środek księgi. I po skopiowaniu tej księgi liczyli słowa od przodu i od tyłu, liczyli litery i środek musiał wypaść na tym słowie i na tej literze. Jeśli popełniali błąd, to zdarzało się, że przepisywali od nowa, mimo tego, że materiał był tak cenny. A więc to nie był przypadek, że tak wysoka jest jakość tych kopii. I również masoreci bardzo poważnie podchodzili do kopiowania tekstu biblijnego. Tyle o Starym Testamencie. Ktoś może teraz zapytać, czy Nowy Testament też zachował się wiernie do naszych czasów. Jak wiemy, że Stary Testament się zachował za sprawą tego wielkiego odkrycia z Qumran. Otóż mamy wiele kopii Nowego Testamentu, które sięgają różnych wieków i one różnią się między sobą szczegółami. Te szczegóły nazywamy wariantami. I ich liczba w zachowanych kopiach przekracza 200 tysięcy. Ktoś może powiedzieć, no to jest ogromna ilość różnic między poszczególnymi manuskryptami, ale zaraz dodaję, że znaczących różnic jest tylko 40. Większość z tych 200 tysięcy wariantów sprowadza się do opuszczenia litery w słowie, do innej pisowni danego słowa, do innego szyku zdania, a to w języku greckim nie odgrywało żadnego znaczenia. W języku polskim jest dosyć istotne, gdzie jest podmiot i orzeczenie, prawda? Natomiast w języku greckim nie ma to żadnego znaczenia. I w związku z tym szyk zdania nie był istotny. Także tych 200 tysięcy wariantów sprowadza się do tego typu różnic przede wszystkim. Ale oczywiście każda taka zmiana, opuszczenie jednej literki na przykład, było we wczesnym manuskrypcie, było potem powielane przez następnych kopistów wiele, wiele razy. Także z jednego takiego błędu robiło się kilka tysięcy błędów. Stąd taka wysoka ta liczba, 200 tysięcy wariantów. Omyłki kopistów miały prozaiczne przyczyny. Niemal zawsze wynikały z nieuwagi. Zwłaszcza, że tekst rękopisów, z jakich korzystali, był często stary, od wielokrotnego użytku zużyty, a kiedy jeszcze na dodatek kopista miał słaby wzrok, no to dochodziło do omyłek. Do powstawania błędów czy różnic między manuskryptami w starożytności przyczyniało się to, że nie stosowano podziału na rozdziały ani na wersety. Podział na rozdziały w Biblii pochodzi z XIII wieku, a podział na wersety w Biblii pochodzi dopiero z XVI wieku. W starożytności pisano ciurkiem. Widzicie ten tekst z Ewangelii według Łukasza? Widzicie tutaj jakieś przerwy między słowami albo między zdaniami? A widzicie tu jakieś przecinki albo kropki? Nie ma żadnych. Dlatego, że materiał taki jak pergamin czy nawet papirus był tak cenny, tak drogi, że oszczędzano. I w związku z tym pisano ciurkiem. Bez przerwy między słowami, bez przecinków, bez kropek. Także trzeba trochę wprawy, żeby czytać taki tekst. I w związku z tym nie zawsze jest łatwo domyślić się, gdzie należy postawić przecinek. Przeważnie jest to proste, ale są takie przypadki, gdzie jest to trudne. I kiedy Państwo czytacie Pismo Święte, to pamiętajcie, że wszystkie przecinki i wszystkie kropki w Biblii postawili tłumacze
i wydawcy. Oczywiście zrobili to, mając dobre chęci. Chcieli ułatwić nam czytanie. Ale w związku z tym, że w oryginałach nie było kropek i przecinków, dlatego też musimy wiedzieć, musimy wziąć to pod uwagę, że tam, gdzie dzisiejsi tłumacze i wydawcy stawiają kropki czy przecinki, nie zawsze musi to być miejsce, gdzie biblijny pisarz by postawił tą kropkę czy przecinek. I tak jak mówię, w większości przypadków nie robi to większej różnicy, gdzie postawimy przecinek, ale są takie przykłady, zaraz wam pokażę jeden, gdzie robi to dużą różnicę. I wtedy trzeba zajrzeć do kontekstu. Ewangelia według Łukasza, 23 rozdział i werset 43. Jezus mówi do łotra na krzyżu. Czy mówi mu tak? Zaprawdę powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Czy też mówi, zaprawdę powiadam ci, przecinek, dziś będziesz ze mną w raju. Duża różnica? Duża różnica, prawda? I w takim przypadku musimy zbadać kontekst. Co nam mówi kontekst? Kiedy udamy się do Ewangelii według Jana, tam w dniu zmartwychwstania, w niedzielę, tam mamy kontekst. Pan Jezus mówi do Marii, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. A więc Jezus mówi, że jeszcze nie wstąpił do Ojca. Zmartwychwstanie nastąpiło dopiero w niedzielę, prawda? A mimo to Jezus mówi, że jeszcze nie wstąpił do Ojca. Także jeśli weźmiemy pod uwagę ten kontekst, to gdzie powinniśmy postawić ten przecinek? Dlaczego Jezus miałby położyć akcent na dziś? Bo są bibliści czy językoznawcy, którzy twierdzą, że ten przecinek powinien być po dziś. I oni mówią, że Jezus położył w tym zdaniu akcent na dziś przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w tym dniu praktycznie nikt nie wierzył w Jezusa jako Chrystusa. Bo nawet jego uczniowie, wiele wskazuje na to, że zwątpili, prawda? I teraz popatrzcie, uczniowie, którzy chodzili z Jezusem przez 3,5 roku, zwątpili. Jezus jest wyszydzany na krzyżu, wyśmiewany, i ni stąd, ni zowąd ten łot, któremu z kolei nikt nie daje absolutnie żadnej szansy na zbawienie. Prawie na pewno on sam też nie, bo wie, co zrobił w swoim życiu. Bo przecież on sam powiedział, że zganił tego swojego kolegi, bo mówi, czemu ty z tego człowieka szydzisz, skoro my słusznie tutaj wisimy. Ale on nie. Także on wiedział, że zasłużenie wisi na tym krzyżu. A więc jemu nikt nie dawał szansy na zbawienie. I Jezus dlatego położył akcent na tym słowie dziś. Mówi, zaprawdę powiadam ci dziś. A więc dziś, kiedy nikt we mnie nie wierzy, to ja ci powiadam, będziesz ze mną w raju. I z drugiej strony, w tym dniu, kiedy tobie nikt nie daje szansy na zbawienie, to ja powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Taka jest moja opinia na ten temat. Każdy ma prawo do swojej i w związku z tym tłumacze stawiają ten przecinek w różnych miejscach w tym zdaniu. Jedno jest pewne, istniejące kopie nowotestamentowe są z sobą zgodne i tutaj was może zaskoczę. Istniejące kopie nowotestamentowe są z sobą zgodne w ponad 99%, co jest absolutnie bez precedensu w całej starożytnej literaturze. Nie można, żadne inne starożytne źródło nie może się pochwalić,
tak wysokim stopniem zbieżności pomiędzy poszczególnymi kopiami. Podam wam dla porównania przykład. Iliada zachowała się w 650 kopiach i zawiera różnicę w 764 miejscach, co oznacza 5% objętości całego tekstu. A więc 10 razy więcej różnic niż w Nowym Testamencie. Duża różnica? Ogromna różnica. 10 razy więcej różnic w Iliadzie niż w Nowym Testamencie. Liczba zachowanych kopii Nowego Testamentu też jest bez precedensu w całej starożytnej literaturze, jest imponująca. Samych tylko greckich manuskryptów odkryto już ponad 6 tysięcy, łacińskich 10 tysięcy, etiopskich, gockich, gruzińskich, ormiańskich 8 tysięcy, a mówimy tutaj o wczesnych manuskryptach. Także w sumie dysponujemy około 25 tysiącami całościowych lub fragmentarycznych rękopisów Nowego Testamentu. Prawie cały tekst Nowego Testamentu moglibyśmy odtworzyć z samych cytatów zachowanych w pismach wczesnochrześcijańskich pisarzy, które powstały przed 325 rokiem. A więc inaczej mówiąc, gdyby Rzymianom udało się zniszczyć wszystkie egzemplarze Pisma Świętego, a próbowali, między innymi za Dioklecjana, próbowali zniszczyć Pismo Święte chrześcijan. Gdyby im się to udało, wiemy, że się nie udało, ale gdyby, to moglibyśmy odtworzyć cały tekst Nowego Testamentu z cytatów zachowanych w pismach pisarzy wczesnochrześcijańskich sprzed 325 roku. Cały tekst, z wyjątkiem zaledwie 11 wersetów. Niesamowite, prawda? Czy było możliwe wprowadzenie jakichś zmian do tekstu Pisma Świętego, do Nowego Testamentu, o którym teraz mówimy? Bo czasem można się spotkać z takim zarzutem, z takim argumentem, zwłaszcza u powieściopisarzy czy w jakichś takich popularnych pozycjach osób niezorientowanych w temacie. Otóż wprowadzenie jakiegoś tekstu do Nowego Testamentu w średniowieczu byłoby niemożliwe, bo by się wydało, ponieważ mamy obecnie wiele manuskryptów Nowego Testamentu ze starożytności. Wystarczyłoby porównać wtedy i zobaczylibyśmy, że wprowadzono jakieś zmiany. Także w średniowieczu nie wprowadzono żadnych zmian. A co ze starożytnością? Czy do takiej zmiany mogło dojść w pierwszym wieku? Też nie. Dlatego, że wtedy jeszcze żyli autorzy nowotestamentowych ksiąg i żyli świadkowie opisanych tam wydarzeń. Więc gdyby ktoś coś zmyślił z ewangelistów, napisał coś zmyślonego, to opozycja chrześcijańska tylko czekała na taki argument, żeby go wykorzystać przeciwko chrześcijanom. Tak się nie stało. Więc w pierwszym wieku niczego nie zmieniono. Teraz w drugim wieku. W drugim wieku pojawił się taki człowiek Marcion z Pontu, który około 135 roku naszej ery próbował wydać swoją własną wersję Nowego Testamentu, oczyszczoną z wpływów żydowskich. On bardzo niechętnie był nastawiony do Żydów. Także usunął wszystkie elementy żydowskie z Nowego Testamentu i wydał taką wersję Nowego Testamentu. To spotkało się z ogromną kontrowersją, z burzą w chrześcijaństwie. Także my wiemy o tym dziś. A więc gdyby ktoś coś próbował usunąć czy dodać do Nowego Testamentu wtedy, to też byśmy o tym wiedzieli, bo byłaby wielka kontrowersja. Poza tym, gdyby ktoś chciał jakąś zmianę wprowadzić do Nowego Testamentu, to musiałby ją wprowadzić nie tylko do greckiego tekstu, ale też do tych wczesnych tłumaczeń, a więc do tłumaczeń łacińskich, etiopskich, gockich, gruzińskich, ormiańskich, plus do pism wczesnochrześcijańskich pisarzy, którzy cytowali Nowy Testament. Więc jak Państwo widzicie, taki zarzut
jest po prostu absurdalnym zarzutem, że ktoś coś wprowadził. Kto sugeruje tego typu rzeczy? Otóż są spekulacje, że Kościół albo jakiś sobór dokonał jakiejś zmiany w pismach nowotestamentowych. Takie zarzuty są modne w niektórych kręgach, zwłaszcza ruchu New Age, bo zwolennicy wschodnich religii chcieliby na przykład znaleźć w Biblii potwierdzenie dla reinkarnacji. A w Biblii nie ma niczego o reinkarnacji. Przeciwnie, Pismo Święte mówi tak, list do Hebrajczyków, 9 rozdział, wiersz 27. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ten tekst wyklucza możliwość reinkarnacji. Ale ponieważ jest to popularna nauka, ma wielu zwolenników, więc zamiast się pogodzić z tym, co mówi Pismo Święte, spekulują, że widocznie gdzieś ktoś kiedyś coś musiał w Biblii zmienić i usunąć i dlatego takiej koncepcji tam nie ma. Są to pobożne życzenia. Do naszych czasów oczywiście nie przetrwały żadne oryginały ksiąg biblijnych. W ogóle do naszych czasów nie przetrwały żadne oryginały starożytnych ksiąg. Nie tylko biblijnych, ale i pozabiblijnych. W przypadku Nowego Testamentu prawie na pewno powstał on na papirusie, bo pierwsi chrześcijanie nie byli zamożnymi ludźmi, apostołowie nie byli zamożnymi ludźmi, więc prawie na pewno oryginały powstały na papirusie. Papirus jest bardzo nietrwałym materiałem. Jedynie w Egipcie, gdzie jest bardzo sucho, tam przetrwały pisma na papirusie. I dlatego też najstarsze fragmenty Nowego Testamentu, jak na przykład ten papirus Rylansa, który widzicie na zdjęciu, to jest fragment Ewangelii według Jana. Ten fragment od oryginału dzieli jedno pokolenie albo najwyżej dwa. I ten fragment, tak zwany papirus magdaleński, jest datowany przez niektórych uczonych na 70 rok naszej ery. A więc dzieli go od oryginału tylko jedno pokolenie. Jak to jest niewiele, jedno czy dwa pokolenia, drodzy, między oryginałem a kopią, to człowiek sobie zda sprawę dopiero, kiedy porówna Nowy Testament z innymi starożytnymi pismami. Bo w przypadku innych starożytnych pism różnica między oryginałem a pierwszą zachowaną kopią wynosi najczęściej około 1000 lat. Weźmy na przykład roczniki Tacyta, które powstały około 116 roku. One przetrwały dzięki fragmentarycznym kopiom z połowy IX i XI wieku. A więc od oryginału najstarsze kopie roczników Tacyta dzieli prawie 1000 lat. Najwcześniejsza kopia Iliady, pełnego wydania, pochodzi z XIII wieku. Ile ją dzieli od oryginału? 2000 lat prawie, prawda? Najstarsza kopia wojen galijskich Juliusza Cezara jest młodsza od oryginału o 900 lat. 900 lat dzieli oryginał od najstarszej kopii. A więc Nowy Testament jest jedynym starożytnym dokumentem, który może się pochwalić tym, że między oryginałem a najstarszymi zachowanymi kopiami jest tylko jedno, dwa, trzy czy cztery pokolenia. To jest bez precedensu. Dlatego też Frederick Kenyon, były dyrektor Muzeum Brytyjskiego, stwierdził, okres między powstaniem oryginału a najwcześniejszymi zachowanymi do naszych czasów kopiami jest tak krótki, że właściwie bez znaczenia. W ten sposób usunięta została ostatnia podstawa do jakichkolwiek wątpliwości, że Pismo Święte dotarło do nas zniekształcone. Zarówno autentyczność, jak i wiarygodność ksiąg nowotestamentowych mogą być uważane za ostatecznie potwierdzone. Studiowałem na kilku wyższych uczelniach, między innymi historię starożytną, teologię, biblistykę.
I muszę Państwu powiedzieć, że wiem o teologach chrześcijańskich, którzy kwestionują wiarygodność ksiąg biblijnych ze względu na to, że najstarsze kopie są oddalone od oryginałów. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie znam historyka, który się specjalizuje w starożytności, który by kwestionował wiarygodność dokumentu dlatego, że jego kopie są późne. To nie jest powód dla historyków, żeby kwestionować wiarygodność dokumentu tylko dlatego, że kopie są późne. Bo dałem Wam wiele przykładów, gdzie różnica między oryginałem a kopią jest 1000 lat, a jednak nikt nie kwestionuje wiarygodności wojen galijskich Juliusza Cezara czy roczników Tacyta. Kwestionuje się jedynie Nowy Testament paradoksalnie, mimo że on, jego najstarsze zachowane kopie są tak blisko oryginałów jak żaden inny starożytny dokument. Dlatego też i to robią, tak jak powiedziałem, paradoksalnie to robią teolodzy. Teolodzy i bibliści są największymi sceptykami, jeśli chodzi o wiarygodność Pisma Świętego. Nie historycy. F.F. Bruce, biblista, powiedział: dowody na rzecz autentyczności Ewangelii są bez porównania większe niż na rzecz któregokolwiek z dzieł klasycznych pisarzy, których autentyczności nikt nie ważyłby się zakwestionować. Jeśli księgi nowotestamentowe byłyby zbiorem pism świeckich, ich autentyczność byłaby uznana powszechnie za niepodlegającą dyskusji. Ciekawą rzeczą jest to, że historycy zwykle mają dużo więcej zaufania do pism Nowego Testamentu niż wielu teologów. Wybitny zdawca starożytnych rękopisów, Frederick Kenyon, o którym już wspominałem, tak podsumował swoje badania dotyczące wiarygodności Pisma Świętego. Chrześcijanin może wziąć całą Biblię w swoje ręce i stwierdzić bez obawy i wahania, że trzyma prawdziwe Słowo Boże, przekazywane bez jakichś braków z pokolenia na pokolenie przez całe wieki. Wynika z tego, że Bóg zadbał w szczególny sposób o to, aby Słowo Boże ostało się w próbie czasu, aby ostało się w rezultacie różnych prześladowań, różnych prób zniszczenia Biblii, które miały miejsce i w starożytności, i później również w średniowieczu, aby zachowało się do naszych czasów, kiedy każdy z nas może mieć swoją kopię Pisma Świętego. Drodzy, jeszcze nie tak dawno to byłoby nie do pomyślenia, żeby mieć swoją kopię Pisma Świętego i nie być jakimś wielkim księciem albo królem. Bo na Pismo Święte trzeba było poświęcić stado owiec. Około 200 owiec trzeba było poświęcić, żeby uzyskać skórę, na której można było przepisać Pismo Święte. Nawet więcej, bo 200 owiec to wychodziło na drukowaną Biblię, która zajmowała mniej miejsca. Tą Biblię, którą widzicie na zdjęciu, to jest Biblia wydana przez Gutenberga, została wydrukowana na pergaminie i właśnie mniej więcej taką ilość owiec potrzeba było, żeby uzyskać skórę. Dlatego też Biblia kosztowała tak wiele, zwłaszcza do czasu, kiedy była przepisywana ręcznie, że trzeba było być królem, żeby móc sobie na nią pozwolić. Dopiero kiedy Gutenberg wymyślił druk, to wówczas cena książek i w tym również Biblii spadła, ale dopiero od relatywnie niedawnych czasów każdy z nas może sobie kupić Pismo Święte. Także korzystajmy z tego, że jest dostępne, dlatego że jak mogliśmy się już przekonać, zawiera wiele fascynujących proroctw, które się wypełniły i które dotyczą przyszłości, a także w Biblii można znaleźć receptę na szczęśliwe życie, a przede wszystkim można znaleźć Boży plan
zbawienia. Dlatego rekomenduję Wam wszystkim codzienną lekturę Pisma Świętego z modlitwą.